Dzień dobry, nazywam się Ewa Guzowska i jestem altowiolistką, pedagogiem, profesorem Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ze mną jest dzisiaj moja studentka Ania Zaryczna, która pomoże mi pokazać Państwu, Wam najważniejsze zagadnienia dotyczące prawej ręki. Zanim jednak zaczniemy te ważne aspekty omawiać, chciałabym gorąco jeszcze raz przesłać najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim tym, z którymi miałam przyjemność spotkać się już w zeszłym roku, a niestety koronawirus uniemożliwił spotkanie w tym roku. Kochani, nie powiem dzień dobry po chińsku, bo tego nie potrafię, ale powiem cześć. Ni hao. Postaram się do przyszłego roku jeszcze bardziej uszlachetnić moje słownictwo tak, żebym chociaż potrafiła jedno zdanie do Was powiedzieć po chińsku. Wiem, że ten język jest bardzo trudny, ale piękny. Wracając do naszych najważniejszych zagadnień, cieszę się, że dzięki Monice możemy chociaż w taki sposób skontaktować się z Wami i pomóc utrzymać tę wspaniałą relację i pomóc również w kolejnych sposobach i metodach udoskonalania gry na altówce. Chyba powiedziałam już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Polski. Teraz niestety nie ma ani słońca. Na szczęście nie pada, ale jak się spotkamy już w przyszłym roku, to pewnie będzie lato i będzie piękne słońce. To co? Zaczynamy. Prawa ręka, jak wiemy i jak wiecie już od dawna, jest to najważniejsza sprawa, kwestia dotycząca pięknego dźwięku i szlachetnego dźwięku. Dziś zajmiemy się wszystkimi zagadnieniami, które sprawiają, że gramy interesująco. A mianowicie dotkniemy tematu legata, spiccata, staccata oraz sotie. To prawa ręka. Chciałabym również poruszyć kwestię lewej ręki, a tam będziemy omawiać tryle, rikoszety, flażolety oraz chwilkę pochylimy się nad tematem techniki przygotowawczej. Najpierw prawa ręka. Legato. Ania pomoże mi pokazywać Wam, w jaki sposób należy poprawnie wykonywać legato. Na początek weźmiemy po dwie nutki na jednym smyczku. Gamma C-dur przez dwie oktawy. Ważne teraz w tym zadaniu, w tym ćwiczeniu, aby uzyskać piękne legato. Co to znaczy w ogóle piękne legato? To znaczy płynność, to znaczy nieprzerywanie, to znaczy w żaden sposób nieakcentowanie. Spójrzcie, poproszę teraz Anię, żeby sama zagrała gamę po dwie legato i zobaczcie, na co będziemy zwracać głównie uwagę. Na to, aby przy żabce nie przyspieszać smyczka. W momencie przyspieszania smyczka powstaje często crescendo, a my teraz tego crescendo nie chcemy zrobić. Za chwilkę będziemy to robić. Na razie utrzymujemy piękne legato. Poproszę Anię. Od żabki. Thank you.
Bardzo ładnie. Dlaczego trzymałam rękę, Ani? Dlatego, że czasami są małe pokusy, aby łokieć szedł w tą stronę. Nie jest to dobre, dlatego że wtedy nie gramy przy podstawku i tracimy kontakt smyczka ze struną, co w efekcie daje nam uciekanie tego smyczka w tą stronę, a tego nie wolno nam robić. Dlatego pilnujemy cały czas, aby ten smyczek szedł równolegle do podstawka. Poproszę teraz Anię, żeby zagrała to samo, ale zaczynając gamę w górę. Teraz postaramy się troszeczkę pokazać bardziej, w jaki sposób kształtować crescendo i diminuendo przy utrzymaniu legato. To znaczy, zaczynam w górnej części smyczka. Lekko go przyspieszam. Bardzo ważne jest, aby nigdy przy legato nie powstawały tak zwane, w Polsce się na to mówi, brzuszki albo balony. Są to uwypuklenia w dźwięku, które przerywają ciągłość. Pokażę teraz, jak nie należy robić. Na pewno słyszycie, są to takie zakłócenia, takie fale wewnątrz dźwięku. Tego absolutnie nam nie wolno robić. To spróbujmy teraz. Piękne legato po dwa na smyczku. Jedną rzecz, jaką mogłabym podpowiedzieć Ani przy ćwiczeniu legato, to jest to, aby zawsze w przypadku prowadzenia smyczka w dół dać więcej tego smyczka na pierwszą strunę, na pierwszą nutę. To znaczy... Wtedy łatwiej jest mi to legato utrzymać. W momencie, kiedy ja dam mniej tego smyczka na pierwszą nutę, jest prawdopodobieństwo szarpnięcia. Prawda? Czyli musimy... Spróbuj teraz, Aniu, zagrać w dół jeszcze raz. Powróćmy do sposobu grania w dół i zagraj większą ilością smyczka na pierwszej nutce. Świetnie, dziękuję. Bardzo dobrze. Dokładnie o to nam chodzi. Zostajemy przy tym samym ćwiczeniu, ale spróbujemy teraz połączyć cztery nutki na jednym smyczku. Spójrzcie, teraz poszerzamy troszeczkę nasze legato. Czekam i schodzę w dół. Kontroluję swoją prawą rękę. Łokieć idzie ze mną. Nie zostawiam łokcia, tylko go podnoszę delikatnie. Ale bark trzymam nisko. Spróbujmy. Teraz Ania zagra to samo, a ja będę podpowiadała Ani. Bardzo dobrze. I czekamy teraz. I teraz spójrzcie, łokieć Ani będzie cały czas podążał lekko do góry. Po to, żeby zachować odpowiednią płaszczyznę. Żeby dźwięk ładnie zaczepił się o strunę. Bardzo dobrze. I na razie mamy takie wprowadzenie do ćwiczenia legato, czyli myślimy cały czas pięknymi połączeniami. Przechodzimy teraz do drugiej techniki, bardzo ważnej, spiccato.
Spiccato jest to smyczek rzucany, jednakże bardzo różni się sposób jego wydobywania na altówce, różni się od skrzypiec. To znaczy, na altówce wyróżniamy dwa rodzaje wydobywania dźwięków z spiccato. W forte i w mezzo piano i piano. Spiccato w forte zawsze zaleca się, aby wykonywać w części dolnej smyczka, mniej więcej na wysokości zakończenia owijki. Dlatego, że tutaj smyczek jest ciężki i tutaj bardzo dobrą ma przyczepność. Spójrzcie i posłuchajcie. Najpierw forte, co jest jeszcze bardzo ważne, przy spiccato forte będę wykorzystywała całe włosie, pełne włosie. Nie będę kantowała smyczka, tak jak się to robi w delikatniejszej dynamice. Zobaczcie, co by się stało, gdybym skantowała ten smyczek. Chyba już dalej nie muszę grać, prawda? Jest dźwięk papierowy, jest nie przyczepiony do struny. Dlatego jest tam potrzebne spiccato w forte w tej części smyczka dolnej pełnym włosiem. Poproszę Anię, żeby teraz to wykonała. Jeszcze raz dla Was. Fajnie. Czyli to było po 4 spiccato. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz weźmiemy sobie również po 4, ale z tą techniką kantowanego smyczka przesuniętą w stronę środka smyczka. Czyli jestem teraz w punkcie ciężkości, bo jak wiemy, smyczek ma 2 środki. Tu jest jeden środek, a tu jest środek ciężkości. Niech każdy sobie w domku weźmie smyczek i spróbuje w ten sposób uchwycić. Tu mamy środek ciężkości. Tu najlepiej będzie brzmiało spiccato w piano, mezzo piano, ewentualnie w mezzo forte. Czyli próbujemy. Od razu z Anią weźmiemy, poszukajmy sobie tego miejsca i też po 4, Aniu, zagrajmy w piano. Raz, dwa, trzy i... Kochani, co jest bardzo ważne w ogóle przy graniu spiccato? W technice altówkowej istotą jest, aby pobudzać i poruszać pracę łokcia. Nie wolno nam tylko i wyłącznie wykorzystywać nadgarstka. Dlaczego? Ponieważ smyczek altówkowy jest cięższy niż smyczek skrzypcowy i w tym momencie musimy pomóc sobie łokciem. Czyli gdybym tylko i wyłącznie grała spiccato, zobaczcie teraz, z kiści, wyszłoby nam coś takiego. Taki dźwięk by nam wyszedł. Czyli po wierzchu piszczący. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że paluszki nie są w stanie podnieść, unieść tego smyczka i tym samym spiccato staje się nierówne. Jeśli natomiast uruchomię swój łokieć, momentalnie mam lepszą kontrolę nad dźwiękiem. I teraz, Aniu, poproszę Ciebie też, żebyś troszeczkę mniej używała nadgarstka jeszcze. Oczywiście nie ma być to napięcie tutaj z barku, to ma być wszystko swobodne, ale skantowanym smyczkiem leciutko spróbowała w ten sposób. I łokieć pracuje. Bardzo ładnie. Oczywiście kolejnymi teraz etapami ćwiczenia,
tego spiccato jest ograniczanie nut. To znaczy następnie 3, później po 2, na końcu 1 nutka. My dla Was dzisiaj zagramy po 2 jeszcze i pojedynczą. Aniu, weźmy sobie w piano już teraz. Nie, może w forte po 2. Weźmy w forte po 2. Grałyśmy w forte, grałyśmy pełnym włosiem w dolnej części smyczka. A teraz zagramy sobie pojedynczo, przesuwając się znowu ku górze. Bo zagramy w mezzo piano. 3, 4. Jeszcze raz. Pojedynczo. 1, 2, 3 i. Jeszcze raz. Spróbujmy. Chodzi? Widzicie, to nie jest wcale takie proste. Może Saba na razie zagraj, dobrze? Bo ja jej trochę przeszkadzam, to dlatego. Tak, spróbujmy jeszcze raz. Może poczekajmy sobie na górze, przenieśmy. I też pamiętajmy, paluszki są swobodne, nic nie jest dociśnięte. One leżą, nadgarstek jest również swobodny, ale jest amortyzatorem. Natomiast pracuje ładnie łokieć. Ładnie, tylko trochę za wysoko cały czas jest. Spróbujmy intonację poprawić. Bardzo dobrze. Mamy legato, mamy spiccato. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej techniki, bardzo ważnej, częściej stosowanej w skrzypcach niż w waltówce, ale bardzo istotnej. Staccato. Staccato jest to również krótka nutka, ale już nie rzucana z góry, tylko ona będzie połączona w smyczku. Spójrzcie, jak to będzie brzmiało. Raz, mamy krótką nutę, impuls z palca. Bardzo ważna tu jest płaszczyzna również. Aniu, zagramy sobie teraz to. Poproszę Cię na początek, żebyś zagrała to troszkę wolniej. Czyli kładę smyczek, tak to wykonujemy, że kładę smyczek na strunach, zaczepiam ten smyczek o struny, kładę go w taki sposób, żeby znowu całe włosie pięknie przylegało do tej struny, a następnie przesuwam go w taki sposób, aby zawsze było słychać początek tego dźwięku. Daję impuls z palców. Spróbujemy. Dobrze. Jak widać, Ania z tym nie ma w ogóle żadnych problemów. Spróbujmy jeszcze teraz uzyskać takie staccato, aby nie było przerw między tymi dźwiękami, czyli... Oczywiście wykonane ćwiczenie jest wtedy, kiedy wykorzystujemy cały smyczek od żabki do samej góry. Tak wygląda staccato. Pamiętajmy, kładziemy smyczek, jeszcze raz przypomnę, przesuwamy go poprzez delikatny ruch z nadgarstka i łokcia i leciutko uginamy ten smyczek tak, aby zaczepił się w strunach. Zawsze szlachetnym dźwiękiem. Przejdziemy teraz do sautier. To czwarta bardzo ważna metoda artykulacyjna, sposób artykulacji u nas w instrumentach smyczkowych. Sautier to znaczy pocierać. Nie jest to łatwy smyczek, ponieważ łatwo go pomylić ze spiccato. Ale o ile, jeszcze raz przypomnijmy, staccato
spiccato, przepraszam, o ile spiccato forte zaczynamy w tej części smyczka, później przesuwamy się dalej, mamy spiccato w mezzo, piano i piano w tej części smyczka, to nasze sotie jest dokładnie w środku smyczka. I tu należy szukać, zaleca się, aby w tym miejscu szukać sotie. Spróbujemy teraz pokazać, na czym to polega. Na razie przez jedną oktawę. Czyli ja kantuję lekko smyczek. Nie gram teraz pełnym głosem. Kantuję lekko smyczek. Gram w taki sposób, tak szybko gram, że w efekcie jest wrażenie, jakby ten smyczek się odrywał, ale ja go wcale nie podnoszę ze struny. I spróbujemy teraz z Anią zagrać sotie. Przez dwie oktawy? Przez dwie oktawy. Raz, dwa, trzy. Zauważyliście i zwróciliście uwagę, że nasze nadgarstki tutaj są bardziej aktywne. To bardzo dobry kierunek do tego, aby uzyskać bardzo szlachetne, ładne sotie. Teraz nasz temat obejmuje głównie technikę prawej ręki, ale chciałabym Wam pokrótce jeszcze wprowadzić kilka zagadnień dotyczących techniki lewej ręki, bo wiemy, że jest to bardzo ważny aspekt. Zaczniemy na początek od techniki przygotowawczej. Co to jest i na czym to polega? Technika przygotowawcza lewej ręki to nic innego jak ustawienie palca zawsze przed rozpoczęciem zagrania. To znaczy, jeśli ćwiczę gamę z techniką przygotowawczą, to gram ją następująco. Palec. Palec. Czyli zawsze palec jest przed wydobyciem dźwięku. W szybszym tempie to będzie wyglądało. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że struny altówkowe są grubsze i w momencie, kiedy za szybko postawimy smyczek na strunie, a nie dociśniemy dobrze palca, jest nieczysto i często ten dźwięk piszczy. Dlatego stosujcie i ćwiczcie technikę przygotowawczą, czyli postawienie i pokrycie struny przed wydobyciem dźwięku w prawej ręce. Aniu, zagrajmy sobie gamę. Bardzo ładnie. Przechodzimy teraz płynnie do wzmocnienia lewej ręki i będziemy trylować, ale nie będą to tryle pierwszym, drugim palcem, ani trzecim, tylko czwartym. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy wszyscy, ścięgna z tej strony są najsłabsze, a na altówce bardzo trudno się wibruje czwartym palcem, dlatego że są to duże odległości. I teraz tak, aby wzmocnić rączkę i pobudzić ją bardziej do pracy, poćwiczymy teraz chwilowo tryle, tylko trzecim i czwartym palcem. Czwarty paluszek będziemy wzmacniać. Spróbujmy. Ja pokażę, w jaki sposób wykonać to ćwiczenie.
Będą to tryle z półtonem i z całym tonem. Ale w związku z tym, że jest to dosyć mocno naciągnięty czwarty palec i mocno naciągnięte ścięgno, będę robiła małe przerwy między tymi ćwiczeniami, które są niezbędne i konieczne do rozluźnienia lewej ręki. To zaczynamy. Opuszczam rękę. Trzy razy wykonałam i to był półton. Przykładam rękę w to samo miejsce i teraz to samo wykonam, ale z całym tonem. Trzy razy zagrałam, opuszczam rękę, czuję jak krew dopływa mi do czubków palców i to jest bardzo dobry znak. Aniu, poproszę Cię teraz, żebyś zagrała to samo na strunie G. Świetnie. Opuszczamy rączkę. To jest bardzo ważne. Podnosimy. W ten sposób ładnie ćwiczymy, rozciągamy ścięgno. I cały ton. Świetnie. Teraz ja zagram na C strunie, bo tam jest najtrudniej. Dlaczego? Spójrzcie. Normalnie rączka jest ustawiona w taki sposób, że palce patrzą równo na struny. W przypadku grania na strunie C, co się dzieje z ręką? Ona mocno się przechyla pod pudło. I to jest trudne. I teraz do tego, jak dodam tryl, czyli jeszcze do tego dociskanie czwartym palcem w gryf, to naprawdę to nie jest komfortowe, ale warto ćwiczyć, bo niebywale rozciąga nam i wzmacnia czwarty palec. Opuszczam rączkę, czekam do 2-3 sekund, podnoszę i to samo gram z całym tonem. I teraz opuszczam, a nie poproszę, żeby zagrała na strunie A. Ostatnie tryle. Świetnie. I opuszczamy rączkę. I takie ćwiczenie zaleca się codziennie. Pośród przygotowanych przeze mnie 4 ćwiczeń ważnych na lewą rękę zostały nam jeszcze 2. Czyli miałyśmy technikę przygotowawczą, tryl. Teraz chciałabym jeszcze pokazać Wam rikoszety i flażolety. Bardzo często w literaturze stosowane techniki wykonawcze. Zacznę od wytłumaczenia, bo wydaje mi się, że jest to trudniejsza technika rikoszet. Rikoszet to smyczek rzucany w górnej części smyczka, który polega na tym, że smyczek odbija się bezwiednie. Oczywiście wyróżniamy jeszcze rikoszet kontrolowany. Możemy wtedy wyliczyć na przykład triola plus wykończenie albo 2 ósemki. Czyli mamy wówczas 2 ósemki i wykończenie bądź triola. To jest trudny frażolet, rikoszet. Ale spróbujemy na razie nauczyć się rikoszetu niekontrolowanego. Spróbujcie przyłożyć rękę w górnej, Aniu, poproszę Ciebie również, w górnej części smyczka i tylko unieść, zostawiając łokieć w tej samej pozycji, unieść tylko nadgarstkiem
smyczek, leciutko nad struną puśćmy ten smyczek. Tak, żeby on bezwiednie upadł nam na strunki. Pamiętajmy, że nie wolno nam tutaj kantować smyczka. Zachowujemy pełne włosie. Świetnie. I teraz przy takim sposobie rzucenia i już kontroli tego smyczka, możemy delikatnie ten smyczek przesunąć w dół. Co uzyskujemy? Dźwięk. Tak jakbym chciała pogłaskać strunę i jednocześnie upuścić ten smyczek. Aniu, spróbujesz? Świetnie. I spróbujcie w ten sposób poćwiczyć, aby i gama może być C-dur. Wolniutko przesuwam okrągłym ruchem smyczka, tak jakbym toczyła tutaj, zakreślała kółko. Zero. Kółko. Zobaczcie, tak powraca mi smyczek. Nie chaotycznym ruchem podnoszonym w górę, tylko bardzo spokojnym. Uczymy się w ten sposób również kontroli przy przenoszeniu smyczka. I zagramy sobie gamę teraz stałą, dobrze? Trzy, troszeczkę szybciej. Przenosimy w dół. Będziecie odtwarzać sobie naszą lekcję, to ćwiczcie razem z nami w tym momencie. Dlatego gramy od początku do końca gamy, żebyście mogli podłączyć się do nas. Będzie nam bardzo miło. Ostatnią techniką są flażolety. Zadanie domowe dla każdego z Was jest takie, abyście sprawdzili, ile flażoletów brzmi na każdej Waszej strunie. Podpowiem, że więcej niż 5. Flażolety wyróżniamy naturalne i sztuczne, kwartowe. My dzisiaj zajmiemy się oczywiście flażoletami również na gamie C-dur. Na razie zagramy osobno. Naturalny to jest taki, który jest, powstaje z pustą struną, czyli tu mamy naturalny. Ale teraz zdradziłabym Wam za dużo już, ile macie flażoletów na strunach, także sami poszukajcie, ale to jest taki flażolet, który jest tylko poprzez jeden paluszek dociśnięty. Natomiast kwartowy sztuczny, wtedy kiedy ma podstawę, czyli jest najpierw dociśnięty palec, a później one będą brzmiały i przypominały odgłos fletu. Także, czyli mamy naturalny, tylko na poprzez dotknięcie struny i później kwartowy, zawsze taki, który stanowi podstawę, czyli zawsze jest podparciem pierwszy paluszek. I my spróbujemy sobie zagrać teraz osobno flażolety trzecim palcem, zawsze od żabki do czubka. I na koniec poproszę Was jeszcze, żebyśmy to wykonali po 2 na łuku.
czekam. Flażolety brzmią pięknie. Kochani, to tyle, jeśli chodzi o wszystkie, moim zdaniem, najważniejsze zagadnienia dotyczące lewej i prawej ręki. Oczywiście można je jeszcze mnożyć poprzez pewne łączenia tych technik, poprzez dodawanie wartości, czyli na przykład z pikato z 4 możemy zrobić 16 i po prostu modyfikacje potem już następują. Ale jeśli opanujecie te podstawowe zasady techniki prawej i lewej ręki, to jestem pewna, że przy następnym spotkaniu będziecie grać jeszcze piękniej niż dotychczas. Kochani, mamy teraz małą propozycję. Po zaprezentowaniu wszystkich technik artykulacyjnych i wprowadzeniu kilku sposobów udoskonalenia techniki lewej ręki, chciałabym wraz z Anią zaproponować Wam sposoby ćwiczenia naszych technik, ale już na utworach. Ania obecnie gra przepiękną suitę G-moll numer 1 Maxa Regera. Na pewno części z Was jest już to znany utwór, ponieważ stanowi podstawę programową w repertuarze każdego altowiolisty. My spróbujemy dzisiaj przytoczyć tylko fragment pierwszej części i postaramy się wytłumaczyć, w jaki sposób należy, moim zdaniem, poprawnie wykonywać i prezentować suitę Maxa Regera w oparciu o wszystkie techniki. Aniu, to weźmy początek. Okej, okay. Bardzo dziękuję. Aniu, zagrałaś to bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę, dlaczego i co jest istotne, dlaczego przerwałam też w tym momencie, ponieważ do tego momentu, to zaledwie 2 takty, pojawiło się kilka bardzo istotnych do wytłumaczenia elementów. Otóż w pierwszym akordzie mamy arpeggio, które polega na wspomnianym już wcześniej u nas w naszym wykładzie legato. Legato. Nie wolno nam zrobić tak zwanych schodów tutaj. Czyli musimy płynnie zagrać. I teraz płynnie przejść paluszkiem w pozycję tak, żeby też nie było słychać schodków. Czyli jak zagrałam do tego miejsca, dalej, znowu łączę. Czyli słuchacz nie może mieć wrażenia przerwanego dźwięku, tylko cały czas pięknego łączenia. Do tego potrzebny nam jest dobrze ustawiony łokieć. Spróbuję teraz jeszcze raz wytłumaczyć Wam, kochani, na czym polega dobrze ustawiony łokieć. Dobrze ustawiona płaszczyzna łokcia to takie miejsce łokcia, które dobrze jest w stanie zahaczyć obie struny. Jak wiemy, łokieć ma 7 pozycji na instrumencie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. To są kwintowe pozycje, czyli te, które muszą objąć 2 struny. I to dokładnie się dzieje w tej suicie. Muszę tak ustawić łokieć, żeby nie był ani za wysoko, ani za nisko. Już teraz myślę o tym, że musi iść w górę, bo przechodzę na następną strunę. I znowu muszę pomyśleć, że idzie w górę łokieć, bo muszę zahaczyć strunę G. Spróbujemy, Aniu, teraz
Delikatnie możesz wibrować, jak najbardziej. Proste plecki, brzuch wciągnięty. Jedną rzeczą, którą mogłabym podpowiedzieć Ani, to jest to, aby uzyskać piękne legato, nie warto dochodzić aż do samego czubka, dlatego że tutaj tracimy kontakt. Ania to wie, ale jej powtórzę, bo czasem to nam trochę się zapomina albo po prostu od emocji, poprzez emocje tak właśnie wychodzi. Spróbujemy teraz nawrócić smyczek mniej więcej 2 cm przed końcem, czyli będzie nam wtedy łatwiej. I tutaj. Bo jak zagram do samego końca, zobaczcie, do samego czubka, tutaj smyczek już nie ma dźwięku, prawda? Kiedy wchodzę już w samą końcówkę. Spróbujmy to samo. Brawo. Idziemy dalej. Dobrze, dziękuję. Tutaj bo oczywiście łączymy kilka problemów, ponieważ mamy legato w lewej ręce, czyli przejścia w pozycję z pierwszej do drugiej. Później trzecia pozycja jest, czwarta pozycja i znowu pierwsza pozycja. Spróbujemy teraz tak to połączyć, żeby technika prawej ręki była spójna z techniką lewej ręki w taki sposób, żeby nie było żadnych szarpnięć, żeby były dobrze dociśnięte paluszki, które nam ułatwią odnalezienie właściwej intonacji. Spróbujmy. Od razu seksty. Bardzo ładnie. I podpowiedź, jak ćwiczyć to miejsce, żeby było czyste? Również wspomnianą wcześniej techniką przygotowawczą. Czyli mamy kładę podczas ćwiczenia. Przesuwam, stawiam palce. Źle. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie ćwiczymy intonacji poprzez szukanie w ten sposób dźwięku, bo wiemy, że wszyscy tak lubią. Tylko zawsze stawiam palec. Szukam właściwej intonacji. Daję mu szansę na poprawę, czyli nie przesuwam smyczkiem nerwowo. Bardzo dobrze. Idziemy dalej, Aniu, od dołu. Tutaj nam dołączą się kolejne problemy, czyli szybkie przechodzenia przez struny. Ale już wiemy, że aby dobrze przechodzić przez struny, musimy połączyć pracę łokcia ze struną. Więc na pewno Ania wykona to bardzo ładnie. Spróbujmy. Od D. Dobrze. Skupmy się jeszcze tylko na tym legato. Jak możesz, Aniu, spróbuj przy przejściach jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, nawet nie dynamicznie, spokojnie zmieniać ten smyczek. Spróbujmy. Dobrze? Słyszę malutkie brzuszki, nie? Troszeczkę słyszę. Po prostu rozpędzasz smyczek niepotrzebnie w trakcie. Spróbujmy bardziej. Prosto. Pięknie. Dobrze. Troszeczkę jeszcze słyszałam szarpnięć od miejsca. Niepotrzebnie.
potrzebne, prawda? Mamy... osobne nuty, jeśli mamy osobne nuty, a następnie mamy połączone trzy albo cztery dźwięki, to zawsze staramy się osobną nutę grać lekko. Nawet jeśli musimy dać jej więcej smyczka. Ale gramy lekko, ruchem lekko nad struną. Nie wolno nam wchodzić w głąb tej struny, bo wtedy ona jest duże prawdopodobieństwo, że nam odezwie się brzydko albo za późno. Spróbujmy. Bardzo ładnie. Ania teraz zagrała osobne dźwięki w taki sposób, jak ją poprosiłam, czyli leciutko i balans, czyli równowaga w tym miejscu, moim zdaniem była idealna. Dla przykładu weźmy jeszcze jeden fragment, który bardzo ładnie uwydatnia technikę legato. Poproszę Anię, żeby zagrała inny fragment. Z tego. Aniu, bardzo ładnie zagrałaś początek, podobało mi się, czyli w momencie, kiedy przechodziłaś przez strunę A i D, czyli tutaj... I tutaj się troszeczkę zaczęło coś dziać tam z dźwiękiem, kiedy przechodzimy... Z G, nie graj dużym rozmachem, ponieważ granie na grubej strunie, na C, granie dużym rozmachem sprawia, że istnieje ryzyko świstu. Czyli wystarczy nam mało smyczka albo w górę. I kończymy. Spróbujmy jeszcze raz cały ten fragment. Równolegle do podstaweczka. Bardzo ładne legato. Uważaj tylko, jak grasz. Troszeczkę ci się akcent zrobił. Jak przechodzimy. Aniu, bardzo ci dziękuję za pomoc w wytłumaczeniu ważnych treści, ważnych aspektów. Mam nadzieję, kochani, że wam również pomogłam wyjaśnić i rozświetlić ważne, bardzo ważne sprawy dotyczące techniki prawej i lewej ręki. Nie znam lepszego lekarstwa na polepszenie swoich umiejętności jak codzienne ćwiczenie z uśmiechem na twarzy, z odrobiną optymizmu, z nadzieją na lepsze jutro i że już ten COVID nas nie dopadnie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny wykład.